I wypadło naucznika pod skradanie. Klasa zwiadowcy, co więcej, wybierzmy podklasy, dzięki którym stworzymy postać idealną. Tak prezentują się początkowe statystyki. A nam nie pozostaje nic innego, jak obudzić się na statku łupieżców umysłu. Zabierzmy wszystkie dobra i pozbądźmy się zagrożenia. Odnajdziemy naszego pierwszego kompana. Wspólnie wyruszamy w pierwszy bój. Takie będzie dzisiaj tempo. Nacisnąłem przycisk, później powtórzyłem to jeszcze raz. Uzyskałem nowego kompana do drużyny. Przede wszystkim należy je zmienić czary. Po czym wyruszamy w głąb tego statku. Dostaliśmy się do kokpitu, gdzie diaboły walczyły z łupieżcami umysłu. Sprawa prezentuje się bardzo prosto. Nasi wojownicy eliminują całe towarzystwo, podczas gdy posępna czarem rozkaru każe opuścić broń diabełowi. Wysyłamy tam naszą gich i zabiera ostrze. W drodze do panelu czeka na nas kilku przeciwników, ale nie będą oni większym wyzwaniem. Na koniec łączymy macki, a statek przejdzie do twardego lądowania. Budzimy się w nieznanym miejscu, tutaj rozpocznie się nasza wielka przygoda. Obudźmy naszą kumpelę i ponownie weźmy się za zbieranie drużyny. Za jakiś czas pokaże się okazja do walki, ale to dobrze, bo my lubimy walkę. Wraz z nowym poziomem wybrałem najlepsze rytuały do przyjemniejszej gry, plus rozwinę umiejętność łucznictwa. Pokonałem łupieżcę umysłu i zacząłem zbierać kompanów do mojego obozu. Łotrzyk, mag i wojownik. Mówiłem wam, że moim hobby jest szukanie skarbów? Nie? To już to wiecie. Już z daleka idzie ujrzeć ciekawą rzecz, która dzieje się przed bramą do gaju druidów. Dojdzie do walki, tego jestem pewny. Z tego powodu postanowiłem dołączyć. Aktualny plan jest prosty. Pokonać każdego przeciwnika, zdobyć pierwsze rzeczy i nauczyć się, jak grać tym buildem, aby być OP. Po pozbyciu się całego zagrożenia, skierowałem się do środka gaju. Dałem w twarz diabelstwu, wskutek czego mogłem zabrać mojego rękawicę. Swoją drogą jest to świetny przedmiot dla kleryka. Na miejscu zacząłem zbierać wszystkie rzeczy. Później je sprzedawać, ale kluczowa jest mikstura na zwiększenie siły. Pożyczyłem także pancerz i to byłoby na tyle w tym gaju. Wyruszamy dalej, zatrzymajmy się w każdym miejscu, gdzie zwiększymy moje fundusze. Pokonajmy każdego przeciwnika na naszej drodze. Najlepiej tak, aby oni nie mieli czasu na reakcję. Przejdźmy przez wszystkie przeszkody i pozyskajmy do drużyny psa. Tak samo jak ognistą dziewczynę. Dotarłem do miejsca z pułapkami i wcale nie zapomniałem kupić zestawu do rozbrajania pułapek. Skupmy się na tym, że trzeba wszystko rozbroić. W chwili, gdy kumple mierzą się z zagrożeniem, ja zabrałem im przesyłkę i skierowałem się do handlarzy. Nie da się ukryć, że spotkałem kilka niebezpieczeństw na swojej drodze, ale udało się z nimi względnie szybko zająć. Dotarłem do spustoszonej rezydencji. Armia miała problem, aby otworzyć drzwi. Pokazałem im, jak to się robi. Zaraz gdy to uczyniłem, przeszedłem do ratowania pierwszej osoby. Była jeszcze jedna, ale ona z nagrodą już się nie postarała. Odebrałem łuk i wraz z nowym poziomem wybrałem tropiciela mroku dla dodatkowego ataku, a to jest dość istotny czar. Zmierzałem do kryjówki handlarzy, tyle że kolega zagroził mi wielkim wybuchem. Rzut kostką na charyzmę i idziemy dalej. Na miejscu czeka na nas jeszcze więcej rzutów kostką. Oddajemy koleżance jej przesyłkę, otrzymujemy od niej dobrą kuszę, ale nas bardziej interesuje łuk do kupienia. Obrażenia nie są najlepsze, ale po wypiciu eliksiru na siłę znacznie się ulepszą. Powróciłem na start i stąd zaczniemy robić dalsze zadania. Zaatakowałem mały obóz bandytów i co ja mogę rzec, już teraz możecie ujrzeć potęgę naszego łucznika. A to jest dopiero początek tego buildu, więc poczekajcie na końcowe rezultaty. Po wyeliminowaniu każdego na zewnątrz wskoczyliśmy do wewnątrz. Posępna zrobiła jeden wielki wybuch, po czym zadanie było jeszcze bardziej ułatwione. Chociaż najlepsze i tak jest skradanie i taktyczna eliminacja nieprzyjaciół. Odnalazłem przycisk, odblokowałem ukryte przejście, zebrałem wszystkie dobra i przeszedłem do głównej komnaty. Tam również był przycisk, tyle że ten budził nieumarłych. Tak jak możecie się spodziewać, doszło do walki. Nie powiem, ale bardzo satysfakcjonuje mnie liczba obrażeń, którą potrafię zadać. A jest jeszcze mnóstwo sposobów, aby jeszcze bardziej to ulepszyć. Był jeszcze gadający nieumarły. Gdy go ujrzałem, zaprosiłem go do mojego obozu. Powróćmy do gaju druidów i wykonajmy resztę aktywności. Po pierwsze, zatrzymajmy asasyna i odbierzmy piekielną monetę. Wygrajmy mu taczkę z wiewiórką. Każmy innym klękać przed nami. Nauczmy ludzi walczyć. Pogadajmy z wołami na temat ukrytych skarbów. Złapmy złodzieja, który próbował mnie okraść. Najogólniej mówiąc, robiłem wszelakie aktywności i zadania w gaju druidów. Znacznie lepiej jest się zająć niebezpiecznym skakaniem i wykopywaniem skarbu. Nie wspominając już o walce z harpiami. Pięknie działa dodatkowy ostrzał w pierwszej turze. Jak jeszcze zaczniemy korzystać z lepszych strzał, to cała walka staje się po stokroć prostsza. Z tego powodu, jeśli mogłem, to uzbrałem się w strzału kupców. Wygrana była tylko kwestią czasu. Tak samo jak zebranie dóbr z tego miejsca. Pamiętajcie, by korzystać z rytuałów w celu odnalezienia ukrytych łupów. A w środku, główna druidka chciała poszczuć dzieciaka wężem. Szczęśliwie dość szybko na to zareagowaliśmy, plus zabraliśmy innemu druidowi kamień. Kiedy go umieścimy we właściwym miejscu, tajne przejście stanie przed nami otworem. A tam już będzie czekać na mnie sporo wyjątkowych rzeczy. Oddajmy resztę zadań, powróćmy do obozu i pora na zmianę umiejętności naszych towarzyszy. Dosłownie, wprowadziłem tutaj małe zmiany, ale takie co bardzo umilą gierkę. Wyruszmy w świat, odnajdźmy ukryte przejście. Tam gobliny znęcały się nad druidem. Szczęśliwie znalazłem się na miejscu i nim przyjaciele zdążyli zrobić cokolwiek, już było po problemie. Finalnie uleczmy
naszego nowego kumpla. Dostałem się do jaskini z sobą niedźwiadkami, że gram na modyfikacjach stał się coś, czego się nie spodziewałem. Zamiast walczyć z dwoma potworkami, było ich trzech. Niestety, nie dało się oszczędzić jednego z nich. Nie będę ukrywać, że jest mi z tego powodu przykro. Ale skoro gra mi na to nie pozwala, to jedyne co mogę zrobić, to pozbyć się zagrożenia. Tak jak często będziecie mogli ujrzeć, wpierw rzucam znak łowcy, który potem mogę użyć za darmo. Zwiększa to obrażenia, ale gdy pozyskamy jeszcze kilka rzeczy, będą one jeszcze większe. Niemniej jednak, bieżąco liczy się to, aby o tym nie zapomnieć. Za posągiem Seluny znalazłem notatkę. Jak zdjąć klątwę ze skrzyni? Dodatkowe dobra przyjmę z otwartymi ramionami. Powróciłem do zadania Karla. Wspólnymi siłami zajęliśmy się paladynami, którzy tak naprawdę nie są paladynami. Kolejny OP mieczyk wpadł do mojej kolekcji. Po tych wydarzeniach kumpela Karla delikatnie się zdenerwowała i kiedy ona wszystko niszczyła na górze, ja wspólnie z koleżankami przemierzaliśmy tajemnicze komnaty. W każdym razie, po przekroczeniu mostu zostałem zatrzymany przez kolejnego diaboła. Na domiar tego, nie tak słabego jak wcześniejsze. Ja jednak preferuję otworzyć drzwi za pomocą siły. Szybkie pozbycie się towarzystwa w środku i możemy iść dalej. Zbierzmy sztylet na sprzedaż. Zamiast wpaść w pułapkę goblinów i się z nimi męczyć, sami możemy im zrobić pułapkę i to ja zacznę ich atakować z zaskoczenia. W momencie zaatakowania przywódcy całej tej bandy i zbicia mojej ogromnej ilości życia, ten zaczął błagać o litość, podczas gdy cała reszta sobie uciekła. Plus powiedzmy, że nagranie z walki z ogrami się delikatnie popsuło, a szkoda. Z nowym poziomem wybrałem strzelca wyborowego, więcej obrażeń i to jest coś, co lubimy. Pozbądźmy się całej reszty zbieraniny, co w niniejszym przypadku nie powinno stanowić żadnego problemu. Wpadłem do podziemi, gdzie odnalazłem ukryty skarb. Ujrzałem wielkie stalaktyty do zniszczenia. Wówczas spadały one prosto na nieumarłych, dzięki czemu walka stawała się jeszcze prostsza, niżeli mogłaby się wydawać. Przekonałem ogromne lustro, aby się otworzyło. Zebrałem z tego miejsca księgę i to tyle z tych ciekawszych rzeczy. Spotkałem grupkę wieśniaków, którzy udali się na łąkę, ale my dobrze wiemy, że nie jest to łąka, tylko ukryte bagno za iluzją. Udałem się na małą wycepkę, gdzie oczekiwało na mnie kilku denerwujących przeciwników. Łucznikiem jesteśmy w stanie pozbyć się ich z daleka, więc nie jest najgorzej. I nie oberwiemy z wybuchu. Drzewce problemem nie są, pomimo tego, że bardzo trudno jest je trafić. Odnajdziemy tutaj ukrytą notkę, która pogrąży Kakhe. Tutaj ujrzę ci dzie krasnale, ale gdybyśmy byli wciąż pod iluzją, to byłyby to owce, a tak przynajmniej wiemy, z kim mamy do czynienia. Prosta, szybka walka i dziękuję za doświadczenie. W nocy przybył do mnie diabeł oraz zmienił Will of Diaboła. Właściwie to tylko tego mi brakowało. Nazajutrz odwiedziłem ciotkę, która okazała się być wiedźmą. Wyruszyłem za nią, tylko najpierw przekonajmy drzwi, ażeby się otworzyły. Oczywiście, że nie może być tak łatwo. W pierwszej kolejności przyjdzie nam się mierzyć z pachołkami wiedźmy. I to byłoby na tyle. Będą jeszcze toksyny i pułapki. Piórko spadanie powinno załatwić całą sprawę. Gdyby nie inteligencja naszej kompanii, no ale co poradzisz. Zszedłem na sam dół, dałem sobie sporo wzmocnień i udałem się w bój. Naznaczamy jako łowca zwierzynę, przez co gdy utworzy swoje kopie, my wciąż wiemy, gdzie znajduje się nasz cel. I w tym wypadku nie robimy jej do it, a zabieramy bonus do zręczności. Pogadajmy z żabą, która zaprowadzi mnie do ukrytego skarbu. Za pomocą mask wiedźmy jesteśmy w stanie zobaczyć, jak i pokonać iluzoryczną ścianę, tym samym dostając się do podziemi. Pierwszy raz w życiu odwiedziłem tę lokację. Ciekawe rzeczy się tutaj działy, podobnie jak dialogi. Kostki mnie nie lubiły i nie chciały dać mi odpowiedniej liczby. Z uwagi na ten fakt doszło do walki. Jedynym zagrożeniem był ten Pchol, czy jak mu tam, wiadomo, podróbka jakiegoś boga. Cała reszta to czysty spacerek i nic więcej do zrobienia. Zahaczyłem o wieżę, dostanie się do niej nie należy do najprzyjemniejszych rzeczy, ale dałem radę. Gdy już będziecie w środku, należy po grzybach dostać się na sam dół. Tam odnajdziemy magiczne roślinki, a nimi można uruchomić windę. Pamiętajcie, aby zabrać stąd wszystkie rzeczy, w intencji odblokowania OP przedmiotów. Na samej górze czekają na nas roboty, ale jeśli czytaliście wszystko, nie będzie z nimi najmniejszych nieporozumień. Po zbadaniu tego miejsca skierowałem się do mojej osady. Pogadałem z Hobgoblinem i opowiedziałem mu całą moją historię, jak zostałem zakażony. Dzięki czemu on przywołał swojego kumpla i możemy teraz z nim pogadać. On zleca nam proste zadanie na przyniesienie mu rzeczy zwierzy, ale my już je mamy. Przez co tworzy miksturę. Nie jest ona może jakoś istotna, ale fakt, że dzięki temu możemy z nim handlować. Świetne buty ma i nie tylko. Uratowałem osóbkę i odebrałem mnóstwo zadań. Chciał nawet nam pomóc kolega z innego kręgu. Wybraliśmy się na starcie z mrocznymi krasnoludami. Dzięki pozyskanym butom jesteśmy w stanie zadawać dodatkowe obrażenia od dźwięku. A jak sami możecie ujrzeć, obrażenia są i tak już w tym momencie ogromne. A to nawet nie jest początek tego, co na nas czeka. Kumpel z innego kręgu chciał jeszcze zdradzić tego z pierwszego kręgu, za co musiał zapłacić najwyższą cenę. W nagrodę otrzymałem sporo doświadczenia. Wykonajmy resztę zadań, bądź też zmierzmy się z ptaszerami. Granie pod skradanie jest świetne, atakujecie przeciwnika
przeciwnika, dopóki ten was nie zauważy. Co wysokie skradanie utrudnia mu tą rzecz. Z tego powodu wykonanie wszystkich starć w tym miejscu jest banalne. Jak jeszcze wprowadzicie przeciwnika w stan zaskoczenia, to mija jeszcze szybciej. Od razu wam zdradzę, że to będzie klucz dzisiejszego podejścia. Ataki z zaskoczenia. Przygotowaliśmy się na starcie i przyszło nam się mierzyć z ogromnym przeciwnikiem. Osobiście walczyłem z dystansu, kiedy to moi wojownicy trzymali potworka w szachu. Jak starcie szybko się rozpoczęło, tak samo szybko się zakończyło. Wykułem nowy oręż, ale to nic szczególnego. Ciekawsze wydaje się udanie na pająka. Ogromnego pająka. Tak samo jak wcześniej, atakujemy dopóki ten nas nie wykryje. A kiedy już tak się stanie, konfrontacja będzie znacząco prostsza. Powiedziałbym, że minie bez najmniejszych problemów. Od co, taktyczny ostrzał, bądź też pociągnięcie ostrzem i cała bitwa zakończyła się pozytywnie. Obowiązkowo zbieramy stąd kamień, przez co otworzymy księgę. Czeka na nas całkiem sporo rzutów obronnych, ale benefity płynące z tego są tego warte. Powróciłem do Gaju, pokazałem Kowalowi Karlach, dyskutowaliśmy o trzech krowach. Kto wie, ten wie. Pogrążyłem Khagę w jej spisku. Nie zamierzam jej pomagać, postanowiłem ją pokonać, tylko z uwagi na amulet, jaki posiada. Po wyleczeniu naszej postaci przez dwie tury zadajemy dodatkowo od 1 do 6 obrażeń od trucizny. Zadawany damage jest i tak już dobry, ale skoro może być większy, to czemu by nie? Tymczasem wybrałem się na polowanie, zacząłem atakować wszystkie dzikie bestie. W tym wypadku gnole, w intencji wylewelowania sobie postaci. Zresztą, Baldur's jest na tyle przyjemny, że bardzo zachęca do toczenia walk wszelakich i kiedy nie zrobię ich wszystkich w tej grze, to nie jestem sobą. Chyba że chodzi o akt trzeci. Tam nauczyłem się, że warto co niektóre zadania zostawić w spokoju. Wówczas naprawdę można przyjemniej grać, bo po co męczyć się po raz setny z zadaniem, który nie jest przyjemny do wykonania. Bądź co bądź, udajmy się do goblinów, plus obrzućmy je gównem. Jeżeli chodzi o walkę z nimi, strzelcem eliminujemy strzelców i daleko ustawiony przeciwników. Klerykiem wykorzystujemy piękne ataki grupowe, podczas gdy wojownicy jak najszybciej skracają dystans i robią porządki z tym, co się napotoczy. Szkoda, że nie udało mi się tego wygrać w jednej turze, za mało obrażeń. Pozbyłem się jeszcze trzech dodatkowych goblinów, po czym mogłem skierować się w głąb tego miejsca. Wykonałem wszystkie aktywności, chciałem, żeby pocałowali mi buta, ale kostka nie była na tyle łaskawa. Tak jak można się było spodziewać, doszło do walk. Spokojnie, jeszcze ich nie likwidujemy, ale niebawem i tak się stanie. Na przykład, kiedy wejdziemy na wyższe piętro, wszyscy pijani śpią. Prawdopodobnie już nigdy więcej się nie obudzą. Rozmawiamy z ich przywódczynią i idziemy na prywatną audiencję. Zamykamy drzwi i zamykamy cały temat. Obecnie udałem się w jak najbardziej oddalone miejsce, skąd mogłem rozpocząć całą moją wielką pacyfikację tego miejsca. Sprawa wygląda bardzo prosto. Walka, walka i jeszcze więcej tego samego. W międzyczasie zbierałem rzeczy, ale uznałem, że nie ma sensu wam tego wszystkiego pokazywać, tak samo jak tłumaczyć fabuły gry. W każdym odcinku to robiłem. Zrobiłem z tego już 2 odcinki, gdzie tak uczyniłem. Więc jeśli fabuła was interesuje, odsyłam was do poprzednich materiałów. Na dobitkę chciałbym wam powiedzieć, że planuję, by więcej Baldura pokazywało się na kanale, w takiej formie jak teraz. Przejście całej gry, ale skupiam się tylko i wyłącznie na najważniejszych rzeczach i nowościach, które udało mi się odkryć. Starcie z Mami Minharą jest wyjątkowe, bo jako jedyną przeciwniczkę zależy nam na tym, aby ją ogłuszyć. Całą resztą zajmujemy się już bez większych zmian. Atakujemy każdego, kto stanie nam na drodze i go powalamy. Mało tego, zwyciężamy wszystkie utarczki. Dostałem się do komnaty, gdzie jest cela. Na miejscu pomoże nam druid Halsin. Starcie minie jeszcze szybciej, ale jeśli mam być z wami szczery, dopiero uczyłem się grać tym buildem i popełniałem jeszcze sporo błędów. Wspomnijmy tylko o tym, że uratowaliśmy druida, który powraca do swojego gaju. W międzyczasie zajmiemy się całą resztą zbieranin w tym miejscu. Wracając, build ten był tworzony na bieżąco, tak samo jak nauka gry. Bardziej powinienem inwestować w skradanie i ataki z zaskoczenia. No ale wtedy jeszcze tego nie wiedziałem. Więcej używania niewidzialności i ukrycia także byłoby mile widziane. Ale tak jak wspomniałem, początki zawsze są trudne, dopóki nie staną się łatwe. Dodam, że podczas przechodzenia tej gry powoli zacząłem się uczyć, jak robić minmax w Baldursa. Dlatego też możecie spodziewać się większej ilości materiałów z tej gry. Ale wracając do głównych wydarzeń, udało mi się przebić przez obozowisko goblinów. To jak? Kierujmy się do czerwonego smoka. A co powiecie na starcie między Gichami a Istikami? Lazel już pobiega z nimi pogadać. No nie wytrzymam z nią. Wykorzystujemy posępną do pozyskania jednego z najlepszych oręży w grze. Za każdym razem jest 15% powodzenia, ale na wszystkie gry, jakie stoczyłem, za każdym razem to wpada. Sama walka z Gichami nie była trudna. W końcu mamy świetnego łucznika. Podobnie jak OP oręż dla Lazel. Wróćmy do świątyni. Przejdźmy przez komnatę przywódczyni. Pokonajmy tam jedną ogrzycę i rozwiążmy zagadkę. A to wszystko po to, by zdobyć jeszcze więcej
więcej doświadczenia. Wyłączmy system zabezpieczający i pokonajmy Minotaura dla większej ilości doświadczenia. Przygotujmy się przed kolejną próbą, ponieważ czeka na nas silny przeciwnik. Nie powiem, ale rywal ustawił się świetnie i moim łucznikiem niewiele mogłem zdziałać, za to Gianka ze swoim mieczykiem pokazała mu, gdzie jest jego miejsce. Podnosimy kamień, który ukaże nam legendarną kuźnię. Niebawem i tam się udamy. Pierw jednak powracamy do handlarzy. Nadszedł czas zająć się towarzystwem. Miło się robiło z wami interesy, ale z rozkazu klanu Lwa przejmuje ten cały biznes. Warto wspomnieć, że przeciwnicy byli, ale dosyć szybko zdecydowali się oddać nam wszystkie rzeczy. Nie wspominając o doświadczeniu, jakby to powiedziała Lazel, kult expa will be done. Odkrywamy iluzoryczną ścianę, tak samo jak kolejne przejście do podmroku. Co powiecie na szybkie starcie z Minotaurami? Wiedziałem, że wam się spodoba, ale ono niestety było naprawdę szybkie. Po długich trudach pora wyspać się i odpocząć. Poznajemy naszego strażnika, acz ciekawsze wydaje się popłynięcie do kuźni. Przybędzie do nas drugi statek, a kumpel postanowił wskoczyć na mój statek. Niezbyt mi się to spodobało. Wyjaśniłem z nim całą sprawę, a po chwili chcieli mnie zaatakować jego kumple, ale i im nie wyjdzie to na najlepsze. Niekiedy wrzuciliśmy kolejnego typa do wody. Dopływamy na miejsce i czas zainteresować się nowymi miejscami. Pomagamy w wykonaniu wszelakich zadań, ale kiedy koledzy próbują nas oszukać, dobitnie im pokazujemy, że nie była to najlepsza decyzja. A co powiecie na skrzynię, która tak naprawdę jest mimikiem? Bardzo niebezpieczne są te skrzynie. Walka z dystansu i niczym nie musicie się przejmować. Wszak chciałem uratować kolejną osobę przed wpływem niedobrych krasnoludów. Byli jeszcze tacy, co dobra wrzucali do wody. Ja z kolei nie akceptuję takiego marnotrawstwa. Pobiegłem dalej, ale czekała na mnie pułapka. Udało się jednak wcześniej ją wypatrzyć. Przez to starcie minęło znacznie szybciej i przyjemniej. Poziom szósty, czyli co? Przenosimy się na łotrzyka. Odwiedzamy koleżankę z potężnym prochem. Pozwalamy jej opuścić to miejsce. W zamian otrzymujemy kawałek prochu. Powracamy do niewolników. Nim decydujemy się na uratowanie zasypanych zagruzami, w pierwszej kolejności atakujemy krasnoludy. Pokazują się tutaj dwie opcje. Najpierw możemy uratować Nerę i niewolników, wskutek czego część krasnoludów nam pomoże. A z drugiej strony, jeśli zdecydujemy się na bezpośredni atak, wszystkie krasnale będą nam wrogie. Ale mamy szansę na uratowanie wszystkich niewolników. Niby mała zmiana, ale byłem bardzo ciekawy, czy niesie to za sobą jakieś konsekwencje pod koniec gry. I chyba nic to nie zmieniło, ale i tak warto było sprawdzić co i jak. Po udanej utarczce ustawiłem materiały wybuchowe plus wysadziłem kamienie. Z daleka już zlikwidowałem Nerego. Zabrałem z niego dowód wykonanej pracy i mogłem udać się do reszty tego miejsca. Otóż z tego powodu co uczyniliśmy, wszystkie krasnoludy nas nie lubią, więc nie obejdzie się bez walki. No to co, mogłem ich tylko łapać pojedynczo, walczyć, walczyć i tyle. Aż w końcu wszyscy należeli tylko do przeszłości. Kiedy to już było za mną, wskakujemy na windę, uruchamiamy mechanizm i przywitajmy nowych przeciwników za wielkimi drzwiami. Nie mogłem im dać najmniejszych szans, przecież należy pokazywać swoją dominację na polu bitwy. Idąc dalej, czeka na nas jeszcze jedna winda. Udajemy się na wycieczkę krajoznawczą i kierujemy się już powoli do kuźni. Niestety, wpadniemy w pułapkę. Nie dość, że przeciwnicy będą mogli zadawać mi kilka obrażeń, to dodajmy do tego, że po pokonaniu ich muszą jeszcze wybuchnąć. Wojownicy mogą stracić dość sporo życia, jeśli nie odsunę się na czas. Z bardziej pozytywnych rzeczy zabrałem się za zbieranie rudy potrzebnej do wykucia pancerzy, tudzież spotkałem ognistego golema. Wiedząc o tym, że trzeba go pokonać w jednej turze, nie szczędziłem na niego zasobu. Tak czy inaczej, udajmy się do kuźni, użyjmy jej, aby obudzić strażnika. Przywitajmy robota, odpornego praktycznie na wszystkie ataki. Chyba że uzbroicie swoją armię w broni obuchowe, wtedy zaczniemy zadawać jeszcze większe obrażenia, a starcie z nim to sama przyjemność. Dziękuję i trzymaj się. Wlewamy lawę, uderzamy młotem i tworzymy dwa epickie pancerze. Wygląda na to, że to wszystko w tym miejscu. Powracamy do miejsca, gdzie spotkaliśmy czerwonego smoka i wybierzmy się do szkółek Gianek. Gdy już będziemy w pobliżu, warto rozejrzeć się za ceremonialną bronią. Strażnika pokonajcie z daleka, szybko i miło. Jeżeli chodzi o wielkie orły, na tym poziomie nie będą one stanowić większego problemu. Powiedzmy, że były, dostarczyły doświadczenia i w sumie tyle. Ja samotnie udałem się na starcie z pijakami. Dosyć łatwo można było ich zaskoczyć, więc nim ci zdążyli cokolwiek zrobić, było już tak naprawdę po wszystkim. Co ciekawsze, kiedy użyjecie ognia, dojdzie do pięknego wybuchu. Dużo gorsze już w tym miejscu wydają się koty. Posępna i jej duchowi strażnicy do ułatwienia zadania. Trzymamy się blisko niej, by co rundę zadawać im dodatkowe obrażenia. Następnie należy się trzymać blisko niej. Na dodatek należy w miarę szybko z nimi walczyć, bo im dłużej będzie to trwało, tym trudniej będzie się robiło. Ostatnią rzeczą jest zebranie krwi. Także wybierzmy się do środka szkółki. Pokazujemy naszą prawdziwą dominację. Pozyskajmy informacje od młodzików i nadużywamy ich gościnności. Swoją
drogą, zróbcie zakupy. OP rzeczy są tutaj dostępne, zwłaszcza miecz. Miałem zostać oczyszczony, ale maszyna działa jakoś dziwnie. Moja kijanka była zbyt potężna, aż zniszczyła całą machinerię. Ja z kolei panią doktor. Zabrałem jajko i będziemy mieć potomka. Drugi poziom łotrzyka, czyli jeszcze nic szczególnego. Wybieramy się na naradę. Chwili, gdy większość opuści to miejsce, przechodzimy do stoczenia utarczki, bądź też wymiany uprzejmości. Ostatecznie sprzedania produktu markowego. Wybierzcie jedno z tego i zastosujcie. Na pewno się nie zawiedziecie. Otwieramy przejście do głównego inkwizytora. I nim ktokolwiek zdąży się zorientować, przechodzimy do zaatakowania z zaskoczenia, co zagwarantuje nam dodatkowe ataki. Gdybym miał właśnie trzeci poziom łotrzyka, to walka tutaj zmieniłaby się w totalny produkt markowy. Niech będzie, trzeba być cierpliwym, żeby osiągnąć nieograniczoną potęgę. Po zniszczeniu armii Inkwizytora pokaże nam się królowa Gichu. Wchodzimy do środka astralnego pryzmatu i czeka na nas jeszcze więcej rozmowy ze strażnikiem. Wróćmy do naszej głównej komnaty, gdzie odnajdziemy sporo przydatnych rzeczy plus ukryte przejście. Wystarczy rozwiązać parę prostych zagadek, przy czym uważać, żeby nie zostać zrzuconym z mapy. Wykorzystujemy wcześniej zdobytą krew, aby móc wziąć broń bez większych komplikacji. Jest to odpowiedni moment, żeby opuścić to miejsce. Ale hej, niemało walki jeszcze na nas czeka. Opuśćmy to miejsce, pozbądźmy się koleżanki, która chciała wykraść jajo, a w drodze do następnego aktu natkniemy się na zgraje nieumarłych. Ponownie wykorzystujemy taktykę z atakiem z ukrycia. Naznaczamy swój cel i prowadzimy skuteczny ostrzał. Tak naprawdę bieżąco mamy dwie silne postacie. Przede wszystkim nasz łucznik pod skradanie z ogromnymi obrażeniami plus Lazel z epickim orężem, dzięki któremu może zadać w tym etapie ponad 100 obrażeń na turę. Jeśli oczywiście kości będą łaskawe, mimo wszystko kończymy akt pierwszy. Podczas nocy chciałem pogadać z upadłym paladynem, ale nie powiedział mi nic. W takim wypadku nie będzie siedział w naszym obozie. Pokazałem mu, gdzie jest jego miejsce. Witamy rozdział drugi. Przywita nas goblin, bądź też doświadczenie. Zależy, jak na to spojrzymy. Większość aktu drugiego można wykonać za pomocą charyzmy i udusz szczęścia na kostce. Postanowiłem jednak w części z tych starć samemu się spróbować. Zawsze to inne rozwiązanie niż to, co wybieram za każdym razem. Zostaje jeszcze droga absolutu, ale jakoś nigdy mi się to nie podoba, to zakończenie, i coś mnie powstrzymuje przed tym. Tym niemniej i tak będzie trzeba kiedyś to zrobić. W przyszłości... ale wciąż. Po pokonaniu pierwszych przeciwników uwolniłem koleżankę w intencji uzyskania odporności na mrok. Od razu wybrałem się do wieży, ponieważ czeka na nas tam sporo dobrych ulepszeń. Wspomnę, że zostałem zatrzymany przez przeciwników, ale to nic szczególnego. Na miejscu kupujemy ulepszenie dla naszych towarzyszy. Rozkazujemy naszemu wampirowi gryźć koleżankę, aby otrzymać bonus plus 2 do siły. Damy to Lazel. Istotne jest kupienie dwóch pierścieni, z których będziemy korzystać do końca gry. Większa szansa na kryta i zawsze posiadanie przewagi. Piękna sprawa. Opcjonalnie kupcie glewie, która posiada efekt wzmacniania broni. Enchantujecie łuk i zyskaliście dodatkowe od 1 do 4 obrażeń. Ujrzałem, jak koleżanka posiada gnole. Zerwałem ich połączenie. Nie skończyło się to dla nich za dobrze. Samemu również zostałem zaatakowany. Ale co mogę rzec? Chyba to tyle. W sali tronowej zobaczymy, jak Minhara jest sądzona i skazana na duły. Niby ją oszczędziliśmy, a tutaj teraz taki los na nią czeka. Bez większych wahań udałem się, by ją uratować. Przy okazji możecie ujrzeć prawdziwą potęgę naszej postaci. Całkiem ładnie już wyglądają te obrażenia, czyż nie? Mój początkowy plan był dość trywialny. Chciałem ją wyprowadzić główną ścieżką plus pokonać każdego, kto stanie nam na drodze. Tym samym mogłem upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Po pierwsze, wykonam zadanie z uratowaniem naszego nowego towarzysza. Po drugie, podczas finalnej walki w tym akcie czekać na mnie będzie mniej przeciwników. Problem polega jednak na tym, że wyjście nie było zbyt dostępne, a jeszcze nie chciałem pozbywać się kupców. W końcu będą przydatni. Powróciłem do więzienia, zacząłem oddawać salwy w każdego strażnika, aż w końcu cele więzienne stały puste. Otworzyłem kraty i wspólnie z więźniami mogliśmy uciekać. Co się tyczy nowego poziomu, wybieramy asasyna. Zawsze atak krytyczny, to jest coś, co mi się podoba. A jeśli lubicie atakować po 400 obrażeń plus, to będzie wręcz obowiązkowe. W myśl ucieczki z tego miejsca odwiązujemy łódkę i płyniemy prosto do karczmy. Tam oni będą sprawdzani, my zostaniemy sprawdzeni przez druidkę. Przyznam, że nie lubię, kiedy ktoś obwiązuje mi nogi korzeniami. Wygrzebałem się z tego, po czym zrobiłem kolejne zakupy. Odkryliśmy tajemniczego woła, który nie był wołem, a doświadczeniem. Naprawiliśmy częściowo Karlach, aby ta mogła żyć dłużej. Podczas rozmowy z klerykiem przyleciała do nas pokraka, a potem wezwała jeszcze swoje posiłki, wskutek czego rozpoczęła się cała konfrontacja.
początkowej fazie pozbyliśmy się kolegi. W następstwie mogłem już się skupić na reszcie armii wroga, co nie stanowiło już większego wyzwania. Z uwagi na fakt, że nie ma na co czekać, skierowałem się do pobliskich lokacji, na cześć kultu expa. No dobra, za dużo tego żartu, ale nie zmienia to faktu, że chciałem oczyścić całą mapę, aby jak najbardziej jak się da podnieść poziom postaci. Podczas zwiedzenia zewnętrznych rubieży zacząłem powoli rozumieć, jak dobrze operować łucznikiem. Atakowałem z dystansu, kiedy przeciwnik stawał się zaskoczony, mogłem wykonywać krytyczne ataki. Jedna strzała, jeden przeciwnik. Nie walczyłem tylko z przeciwnikami, ale i wykonywałem wszystkie miejsca. Ukryta kaplica szar, w środku sporo testów na rzuty kostką na mnie czekały. Z ryzykownym pierścieniem nie było to takie proste, bo rzucałem dwoma kostkami i liczył się gorszy wynik. Jednakowoż bonusy należą do mnie. Wspomnijmy jeszcze, że ukradłem sztylet z zamiarem pokonania nowych przeciwników. Tak, grałem modyfikację na wyższe poziomy, ale build i tak został zaplanowany do 12 poziomu, więc jeśli nie korzystacie z modyfikacji, nadal będziecie mogli z niego skorzystać. A dlaczego zdecydowałem się na wgranie modyfikacji na wyższy poziom? Po prostu, by gra sprawiała większą radość pod koniec, a nie zatrzymujemy się na jakimś poziomie, jaki jest cel dalszej walki. No nie ma. Tutaj przynajmniej miałem jeszcze jakąś marchewkę na kiju. Odnalazłem Arabelę, która zablokowała przeciwników. Widzicie, jaka miła? Tak doświadczenie mi zapewnić. Porozmawiałem z jej rodzicami. Udałem się do bossa tego szpitala. Z dystansu zacząłem atakować ile się da. Plus skradanie nie wprowadzało mnie do walki. W końcu kości nie wypadły tak dobrze i trzeba było się mierzyć z przeciwnikiem. W tym momencie trudno jest powiedzieć, by ktokolwiek stanowił jakieś większe wyzwanie. Tak samo jak w Skyrimie czy innych RPGach, łucznik pod skradanie jest po prostu OP. Ale patrząc na to szerzej, zawsze trudno jest dobrze zbalansować tę klasę. No bo jak, dajemy mu albo bonusy do obrażeń, albo w postaci dodatkowych ataków bez wykrycia. A gracze, jak to my, zawsze znajdziemy sposób idealny, jak tego nadużywać. Delikatnie się rozgadałem, podczas gdy wy widzicie, jak udałem się dalej i niszczę kolejne zastępy przeciwników na mojej drodze. Ale dobra, jeszcze niemało na nas ich czeka. Zakradłem się do przejścia, gdzie pokazały się Gianki. Czy Gianki? Nieważne. Królowa Gichów ewidentnie nie jest zadowolona, że nie chcemy jej służyć. I wysłała, a nawet rzuca na nas swoimi siłami. Najpierw pozbywamy się ich dowódczyni, bo jest największym zagrożeniem. Dopiero wtedy interesujemy się całą resztą, która nie jest już takim wielkim zagrożeniem. Taktyczne starcie i powracamy do wcześniejszego miejsca, skąd schodzimy do kostnicy. Czekają na nas tam zombie i nie wiem, jak to działa. Niekiedy, kiedy wpadnie kryt, to przeciwnik nie wstanie, ale jeśli już nie wpadnie, to wstaje z jednym życiem, a czasami kompletnie się to nie sprawdza i nie rozumiem tego. Rzuty kostką czy jak? Natomiast w środku zebrałem wszystkie rzeczy, wybrałem się do krawędzi, skorzystałem z piórko spadania i czekało na mnie niemało sprawdzania siebie. A czy jest coś lepszego niż epickie zwycięstwo z soundtrackiem z tej gry? Spotkanie na pewno diabła i strzelenie go z łuku, to na pewno. Zasiadłem do karczmarza, mieliśmy wspólnie pić, ale jako łotrzyk nieźle potrafię udawać, że piłem, a karczmarz, no cóż, wybuch. Zabrałem stąd wszystkie rzeczy i skierowałem się do mytnika, dałem jej złoto. Jeszcze więcej złota, ostatecznie złoto plus coś pogadałem, ona zrobiła dokładnie to samo co karczmarz. Uratowałem niepoważnego czarodzieja przed złym losem. W drodze do tawerny naciąłem się jeszcze na kilku przeciwników i byli to oczywiście tacy, których najbardziej nie lubię. Inaczej mówiąc, wrogowie nie potrafią przegrywać i wybuchają po porażce. Niemniej jednak, powróciłem do karczmy. Zagrałem pieśń, aby obudzić dotkniętego klątwą. Halcyn otworzył portal. Moje zadanie było proste. Miałem chronić portal przed nadciągającymi niebezpieczeństwami. W dłuższej chwili udało się uratować chłopaka. Teraz trzeba znaleźć jego drugą część. Odnalazłem pułapkę, skorzystałem z duchowych strażników, a później tylko obserwowałem, jak przeciwnicy pokonują samych siebie. Odnalazłem elfa, który chciał kogoś ukarać. Kazałem mu zrobić sobie duły. Potem powiedziałem mu, że było to całkiem zabawne. Prawdopodobnie nie był z tego zadowolony, ale kto by się tym przejmował. Czwarty poziom łotrzyka dla zwiększenia zręczności. Przejdźmy do rzeczy najbardziej istotnych, jakim jest pozbycie się całej reszty towarzystwa z tego miejsca. Pamiętajmy, aby chodzić dość ostrożnie, gdyż większość przeciwników oczekuje na nas w krzyżu.
krzakach. My z kolei chcemy ich jako pierwsi zaatakować z ukrycia, żeby to oni otrzymali efekt zaskoczonego, a nie my. Przybyłem do opuszczonego domu, spotkałem Oliwiera, zagrałem z nim w chowanego. Kiedy chciałem, żeby połączył się z drugim dzieciakiem, nie chciał tego zrobić i zaczął się buntować. Dodajmy do tego fakt, że posiadał umiejętności specjalne. Potrafił mi pokazać zęby podczas swojego buntu. To jest jednak zbyt mało, żeby zrobić na mnie wrażenie. Przekonałem go, aby połączył się z Tamielem i wszyscy byli zadowoleni. W ten sposób zrobiłem wszystko. Pozostało mi już dostanie się do świątyni pod kryptą. Pamiętam położenie run, dlatego nie trzeba się tym za bardzo przejmować. Po prostu otwieramy przejście dalej. Aczkolwiek wybiorę i tak inne przejście, bo jest dużo lepsze. Jako zwiadowca też jesteśmy niczym łowczy. Polujemy na drapieżniki tak samo jak one na nas. Przemierzając dalsze komnaty, natrafimy na nekromantę i jego armię. Chciał zrobić na nas wrażenie, ale kiedy doszło co do czego, to nie użyczył nam swojej pomocy. Chyba że kilka marnych szkieletów liczymy jako wsparcie, chociaż sami tak zajęli się strażnikami szar plus portalami. Gdy było już po wszystkim, otworzył przed nami wrota i miał dla nas zadanie bojowe. Ja też miałem coś dla niego, dokładnie to pozdrowienie od mojego łuku. Nim zdążył zrobić cokolwiek, pozbyłem się nekromanty, tym samym eliminując całą armię szkieletu. Cała reszta tego towarzystwa nie była wyzwaniem, zwłaszcza dlatego, że Lazel powaliła brata nekromanty. Zróbmy wyzwania szar. Pierwsze wyzwanie polega na wypiciu niewidzialności i totalnym oszukaniu systemu. Drugie wyzwanie to walka z naszymi kopiami. Tak samo jak wcześniej, pożywiłem się niewidzialnością, przez co zaskoczyłem moich przeciwników. Nim kopie zdążyły cokolwiek zrobić, to już był koniec i mogliśmy przejść dalej. Trzecia próba to skakanie, chyba że macie krok przez mgłę. Wtedy jeszcze bardziej można oszukiwać. Z daleka pozbyłem się kuli, która to wprowadzała aurę ciszy. Gdy było po niej, reszta nieumarłych była w bardzo nieciekawej sytuacji. Podniosłem włócznie i udałem się do diabołów, zaatakowałem je znienacka. W tym podejściu nie będę zawsze dobrym kumplem, który wszystkim pomaga. Z drugiej strony zagranie na nosie Rafaelowi jest bardzo przyjemne. Wygrała jednak ze mną chęć sprawdzenia mojego buildu i całej drużyny. Całkiem sprawnie sobie z nimi poradziliśmy. Zebraliśmy ostatnią błyskotkę, udaliśmy się windą na sam dół. Odstawiliśmy kulę na miejsce i kolejne drzwi stanęły przed nami otworem. Dostaliśmy się do wymiaru szar, wszyscy oczekiwali, że zrobimy koleżance do it. Kapryśnie zwróciliśmy jej wolność, okazała się ona być półbogiem, która to zdjęła klątwę z tego miejsca. Planowałem się wyspać przed ostatecznym starciem, ale obudził mnie najsilniejszy boss, między innymi Lazel, i chciała walczyć. Wybrałem niewidzialność plus oszukiwanie. Gdy zrobiłem sobie dystans, mogłem rozpocząć mój ostrzał. Pokazałem jej dominację łuku z pierwszego aktu pomiędzy jednym z najlepszych oręży w całej grze. Te ciągłe enchantowanie łuku denerwujące powoli się staje. Jahira chciała walczyć, acz preferowałem, żeby mi nie przeszkadzała. Od 9 poziomu pojawia się opcja kupna jeszcze silniejszej mikstury. Teraz to dopiero będziemy mieć potężne obrażenia. Wygląda to już dobrze, ale to nawet nie jest połowa tego, co na nas czeka. Udajmy się do wieży i zajmijmy się całym towarzystwem. Korzystamy z bonusów i Lazel przenosi nas do generała. Używamy na niego wszystkich moich ataków, zmuszając go do wycofania się. Przy okazji zabierze on naszego półboga. Generał został pokonany w pierwszym starciu. Ale to jeszcze nie koniec. Zostały nam resztki jego armii, z którą dopiero teraz zawalczymy. Jeśli jesteście ciekawi, czy ten build jest OP, to tak jak widzicie jest całkiem dobry. Ale poczekajcie na akt trzeci. Tam dopiero rozpocznie się największa zabawa. Po zrobieniu porządków na szczycie wskakujemy do środka za generałem. Po drodze eliminowałem każdy chodzący mózg. Nie są zagrożeniem, są nastawione do neutralnie, ale jakoś bardzo ich nie lubię, plus zapewniają ogromny zastrzyk doświadczenia. Co więcej, odnalazłem porwanych, uratowałem ich wszystkich, lecz niosło to za sobą konsekwencje w postaci uwolnienia łupieżców umysłu. Jak dla mnie kolejna wygrana sytuacja, więcej doświadczenia to zawsze większy poziom. Kiedy kości są dla nas bardzo łaskawe, możemy atakować praktycznie bez końca. Jak już przeciwnikom uda się nas wykryć, to dzięki ogromnej liczbie punktów zręczność i przedmiotom, które zwiększają naszą inicjatywę, zaczynamy jako pierwsi. Czyli tak jak widzicie, przed rozpoczęciem bitwy jesteśmy w stanie zadać ogromne obrażenia, powalić niektórych przeciwników, a co w lepszych sytuacjach nawet kilku. W takich momentach częściej niż rzadziej przechodzimy już do trybu turowego i rozpoczyna się ogromna walka. Zaczynamy jako pierwsi, tak więc pojawiają się kolejne możliwości eliminacji następnych celi, wskutek czego mniej przeciwników może nas później zaatakować. Tak jak łatwo się domyślić, im mniej rywali, tym mniejsze możliwości otrzymania obrażeń. Walki trwają też dużo krócej, bo jest mniej osób, które muszą wykonać swoje ruchy. Pod koniec tego miejsca zdobyłem nowy poziom. Wybieramy wojownika, a do tego umiejętność pod obronę. Złapmy ostateczne raczkujące mózgi i wybierzmy się windą na sam dół. Tyle, że już ktoś zdążył nie wsiąść do windy. No to co, czekają nas podwójna jazda, a nawet poczwórna. U celu ujrzymy nasze trzy główne cele, którymi należy się zająć. Uwalniamy półboga, by ściągnąć nieśmiertelność z generała. To jak, czas mu pokazać
po raz kolejny siłę naszego łucznika. Dlaczego nie warto z nami zadzierać? Był jeszcze czempionem Boga, któremu się to za bardzo nie spodobało. Ja nie widzę w tym miejscu najmniejszego problemu. Jeśli on chce otrzymać produkt markowy, to czemu by nie? Ostatni boss tego aktu został pokonany. Kierujemy się w stronę aktu trzeciego. Wrota Baldura znajdują się już na horyzoncie. Spać jak zawsze? Nie no, co wy. To nie dla nas, to dla szefostwa. Tym razem zostaniemy zaatakowani przez całą gwardię honorową Orfeusza. Tudzież dowiemy się, że naszym strażnikiem jest łupieżca umysłu, nijaki cesarz. Na razie to on rozgrywa wszystkimi kartami, ale długo to już nie będzie trwało. Na razie musimy grać tak jak nam zagra, ale zmienimy to. Wejdźmy w akt trzeci, pokażmy gildii, co o nich sądzimy, niebawem przejmiemy ich wszystkie interesy. Z innych rzeczy rozbroiłem pułapki w zabawkach, pokonałem nowo co powstałego łupieżcę umysłu, wpadłem do Wulberta w celu uzyskania potężnej bomby. Znalazłem kota Gale'a i zabrałem listy. Innymi słowy, wykonywałem wszystkie możliwe zadania. Nie ma sensu wam tego wszystkiego pokazywać, no bo po co, jest to jednakowe, a w poprzednich odcinkach i tak to robiłem. Po prostu miejcie na uwadze, że wszystkie zadania wykonałem. Wybierzmy się do cyrku, by móc sprawdzić się z Lazel, zabrać pierścień Gina, wskutek czego wygramy główną nagrodę. Zostałem przeniesiony do innego świata, gdzie oczekiwały na mnie paskudne bestie. Byłem samotnie, ale jak widać, nie wywarło to na mnie żadnego wrażenia. Po tym buildzie aż mnie naszła ochota na ogranie Baldura w trybie honorowym, plus zrobienie tego wszystkiego samemu. Możecie na pewno spodziewać się takiego odcinka. Zabrałem OP trójząb, po czym zamówiłem sobie swój posąg. Spotkałem klauna, który tak naprawdę jest wyznawcą absolutu. Dość szybko przejrzałem jego grę, z tej przyczyny doszło do walki. Tak jak się spodziewałem, nie był on sam. Klatki z potworami zostały otworzone, a na mnie czekało jeszcze więcej do zrobienia. Podczas podróży do zamku pomogła mi Gipka. Skierowałem się do ukrytego miejsca na wybrzeżu, gdzie dwie organizacje robiły między sobą interesy, ale i tak miało nic z tego nie wyjść. Postanowiłem dołączyć na trzeciego i doszło do ogromnej walki, gdzie każdy walczył z każdym. Prawdopodobnie nie muszę wam mówić o zebraniu skarbów z tego miejsca. Odwiedziłem dom publiczny, zebrałem zaproszenie na uroczystość i przyłapałem łupieżcę umysłu podczas jego przemiany. Uratowałem właśnie... kogo? Ogrzycę? Nie, bo to ork. Czyli co? Panią ork? Dajcie znać. Zresztą dała mi ekstazę i tylko to się liczy. Gdy Vos robił interesy z diabłem, strzeliłem w niego, aby nie popełnił takich głupich błędów. Wskoczyłem do sąsiadującego domu, gdzie odnalazłem wskazówki dotyczące serii asasynów w mieście. Zaniosłem je do pani detektyw i otrzymałem kolejną wyjściówkę. Ostatnią rzeczą do zrobienia w tej części miasta jest odwiedzenie harfiarzy, ale my dobrze zdajemy sobie sprawę, że są to zmiennokształtni. Podstawa podstaw, czyli totalna dominacja rywali. Jako że mamy zaproszenie, to udałem się na uroczystość koronowania Gortasza na kogoś tam ważnego. My nie przykładamy do tego większego znaczenia. Dlaczego? To dosyć proste. Niebawem straci tą swoją rolę i ten swój tytuł. Odwiedźmy karczmę i kolejną panią detektyw, która bada całą sprawę. Kluczowe jest odwiedzenie naszego kumpla Kowala i zakup OP przedmiotów u niego. Dostajmy się do domu nadziei, omijając wszystkie pułapki. Świetny hełm należy do nas. To jak? Jeszcze portal. Otwieramy portal do domu nadziei. Mógłbym wam wszystko opisać, ale większość rzeczy to błahe sprawy. Otwieramy skarbiec, skąd zabierzemy parę przydatnych rzeczy. Próbowałem ukraść zaproszenie, ale wygląda na to, że kości mnie nie lubią. Wymagane wyrzucenie, -4. Z tego powodu doszło do walki zbyt wcześnie. Nie mam z tym problemu, znaczy jest delikatny problem. Planowałem zrobić to szybciej, a zarazem przyjemniej likwidować jednego po drugim. Bieżąco sytuacja się delikatnie skomplikowała. Mimo to zabieramy artefakty i wkraczamy w jeszcze większą ilość walki. Największym problemem jest tylko ten diabeł, który przejmuje władzę nad moimi postaciami, plus kiedy go uderzymy raz, ucieka on do innej sfery, wskutek czego nie można go ponownie uderzyć, a walka z nim się ciągnie i ciągnie. Gdybym to zrobił tak jak chciałem i jak planowałem, to wpakowałbym w niego zaskoczenie i zakończył walkę w jednej turze. Tak, delikatnie wszystko się wydłużyło i co więcej, stało się mniej przyjemne. Ale jak to w życiu, planować możemy jedno, a nawet możemy to porównać do układania sobie rzeczy w szafie. Potrafi ktoś przyjść i zrobić nam bałagan. W każdym razie, dostajemy się do skarbca, zabieramy młot i powoli kierujemy się w stronę więzienia, gdzie jest przetrzymywana nadzieja. Przeciwnicy również szybko znikają, ale odporności ognistej kuli bywają z lekka męczące. Ostatni przeciwnicy zostali pokonani. No prawie. Najpierw muszą zmienić się w diabelstwa i dopiero po tym możemy powiedzieć, że zostali pokonani. Wybrałem się do więzienia, skorzystałem z niewidzialności, w misji przekradnięcia się za linię wroga. Kiedy nikt się mnie nie spodziewał, mogłem rozpocząć moje ataki. Szkoda tylko, że nie wrzuciłem im efektu zaskoczonego. Wtedy całe starcie minęłoby w jednej turze. W sumie minęło w jednej turze, ale miałem na myśli to, że pokonałbym każdego bez pomocy moich kompanów. Budowanie buildów w Baldur's Gate 3 jest naprawdę przyjemne, a zwłaszcza wtedy, kiedy zrobimy swoją postać tak, że mamy przed sobą całą armię i ich po prostu likwidujemy jeden po drugim. Niszczymy kajdany i ratujemy nadzieję. Przed samą walką korzystamy ze stworzenia wody, plus leczenia się w celu zwiększenia zadawanych obrażeń i zmniejszenia otrzymanych obrażeń. Diabeł będzie zły, bardzo zły, ale to dobrze, bo my jesteśmy bardziej źli. Zacznijmy od tego, że miałem kilka możliwości. Wykorzystywanie specjalnych strzał, aby zadawać jak największe obrażenia, bądź też
też korzystanie z grupowych strzał, tak aby atakować wszystkie cele dookoła. Skupiłem się na pomniejszych diabelstwach, bo wiedziałem, że stan wilgotnego wiecznie trwać nie będzie. Eliminowałem ich również według kolejności, by pozbyć się tych, co mieli pierwszeństwo przed moimi wojownikami. Jak możecie zauważyć, zmoczenie swoich postaci sprawiło, że ataki diabelstw praktycznie nic mi nie robiły. Po pozbyciu się całej armii, jak i filarów, sam Rafael był tylko kwestią czasu i formalnością. Gdyby nie rzucał jeszcze na moją główną postać zaklęcia, które nie pozwalało mi go zaatakować, to w ogóle by to jeszcze bardziej przyspieszyło. Nadszedł czas na ogromne ulepszenia. Idziemy śladem asasynów. Tak jak można się było domyślić, czeka na nas niemało walki ze szczurami. Idąc dalej, odnajdziemy kolejny oddział Gianek, który jest gotowy do walki z nami. Wykonujemy oczywiste oczywistości. Wpierw pozbywamy się dowódcy, osób otwierających portal, aby nie przybyły posiłki, a cała reszta na koniec. Idąc dalej, natrafimy na kryjówkę cesarza i jego rzeczy. Zabierzemy wszystko, aby to później sprzedać. Nawet Halcyn będzie, albo bardziej nasza psychofanka, Orin. Strzelajcie w dźwignię w celu pozbycia się toksyn. Pozbywamy się asasynów Orin i jak ich nie lubię z powodu efektu nie do zdarcia, tak nadal ich nie lubię, ale szczęśliwie strzałami można to bardzo łatwo obejść. Niekiedy dyplomacja jest lepsza od walki, zwłaszcza wtedy, gdy zaraz wejdziecie do krypty, a tam czeka na was ogromna grupa nieumarłych. Tak szczerze, to nigdy nie wykonałem do samego końca wątku powiązanego z nieśmiertelnym nieumarłym. Być może kiedyś do tego podejdę, ale przeszukiwanie całego miasta może okazać się niezbyt przyjemne. Czas pokaże, zobaczymy. 12 poziom, czyli dwie opcje. Kleryk wojny, ażeby uzyskać jeden dodatkowy atak, bądź też nowy poziom wojownika i manewry. Wybór należy do was. Zaczynamy zbierać nowe poziomy, by gra się nie nudziła, bo tak to już wiadomo, sensu nie ma, by robić całą resztę wątków. Nowe przedmioty, w porządku, innych motywacji już brak, bo tą grę przeszedłem 5 czy 6 razy. Opuśćmy podziemia, bo niemało asasynów na nas czeka. Nie dość, że potrafią mieć efekt nie do zdarcia, to jeszcze uciekają do sanktuarium bądź w niewidzialność. W takim razie czas do nich dołączyć. Idziemy tropem naszego asasyna. Przerywamy jego dobrą pasce. Ostatni cel zostanie uratowany. Robimy z nim porządek. Zabieramy wszystkie jego rzeczy, w szczególności sztylet. Biegniemy w stronę mrocznego trybutu. Pokonujemy strażników, którzy śmią stanąć mi na drodze. Nie będę z nimi negocjował i ustalał żadnych warunków przejścia. Stajemy przed balem i mówimy, że to my pokonaliśmy cele. Finalnie likwidujemy panią detektyw, po czym oficjalnie stajemy się nieświętym asasynem. Pokazuje nam się możliwość kupienia kolejnego sztyletu plus pancerza, który zwiększy nasze obrażenia dwukrotnie. Kiedy wpadnie krytyk, powinniśmy zadawać dodatkowe 14 punktów od mocy, ale będzie tego znacznie więcej, ale niedługo się przekonacie. Weźmy na przykład takiego bossa, ogrom życia, a ja nawet nie skończyłem moich wszystkich ataków, a to już jest koniec. Pomyślcie, co by było, gdybym jeszcze miał efekt zaskoczonego i za każdym razem wpadałby krytyk. Albo wiecie co, nie musicie się długo zastanawiać, jakby to wyglądało. Wybierzmy się w stronę świątyni Szar i już wam prezentuję, jak wyglądają obrażenia i jak wygląda taka walka. But now down here comes the floor. Odnajdujemy rodziców posępnej, nawet z samą boginią pogadamy. Kolejnym kierunkiem jest wieża maga. Kupcie krok przez mgłę plus wszystko, co nas teleportuje. Włamujemy się do komnat, otwieramy portal za pomocą księgi i po długim labiryncie czytamy księgę. Pamiętajcie, żeby posępna zdjęła z was klątwę. Proszę bardzo, dodatkowe punkty życia za nic. Powiedzmy Lady Alin o magu i skierujmy się do niego. Niczym totalne szefostwo kierujemy się do wieży maga. Nie zgadzamy się na jego propozycję i dochodzi do walki. Utarczka poszła dobrze, ale mogła pójść jeszcze lepiej, gdybym nie został zablokowany przez towarzyszy. Podchodzicie ze swoim pancerzem na blisko do wroga. Uruchamia się wtedy aura i zadajemy 2x więcej obrażeń przeciwnikom. Mag został pokonany, wybrałem się do gildii, aby pozyskać od nich informacje plus wygryźć ich z interesu. Biegłem w stronę banku, po drodze zostałem zatrzymany przez potworności, które planowały zaatakować bezbronnych ludzi. Szybciutko się z nimi rozprawiłem i nasza postać jest tak silna na tym etapie gry, że delikatnie żałuję, że nie mogłem mieć wcześniej takich dobrych rzeczy i od początku tak się bawić. Bądź co bądź, udajmy się do banku jako specjalista od zabezpieczeń. Sprawdźmy, czy wszystkie funkcje działają poprawnie, tak samo czy sejfy można łatwo otworzyć. Dla pewności sprawdziłem wszystkie i wygląda to całkiem dobrze. Na domiar tego wpiszmy kod i dostajmy się do największej komnaty.
Tam działy się ciekawe rzeczy. Koledzy sobie uciekali, a nam przyjdzie się mierzyć z asasynami. Jak bardzo ich nie lubię od początku gry, tak nic nie uległo zmianie. Nienawidzę tego momentu i walki ze wszystkimi asasynami. Czy to teraz, czy na zewnątrz, czy może w trakcie drogi do Orin. Nie cierpię, jeśli mógłbym, pominąłbym ten cały wątek. Ale w porządku, jestem w stanie wycierpieć w sumie w sumarum może z godzinę z nimi. Nowy poziom, ale to już naprawdę nie ma większego znaczenia. Opróżnianie save'ów bardziej dla doświadczenia, niżeli faktycznie skarbu. Kontynuując wątek Mińska, skierowałem się do podziemi. Czeka na mnie kolejna dawka asasynów, bo ich nigdy nie za wiele. Jak już mam się z nimi męczyć, to lepiej od samego początku do samego końca. Otwieramy przejście do ich kryjówki i czas na ogromną pacyfikację. Ratujemy wielkiego mięśniaka. Po tych wydarzeniach skierowałem się do Cazadora, aby sprawdzić się z nim. Dobrze, w sumie wiem jak to wyjdzie, ale zacznijmy od początku. Zbieramy księgę, do tego pokonajmy strażnika i weźmy pierścień. Dopiero teraz możemy otworzyć zapieczętowane wrota. Atakujemy przeciwnika z zaskoczenia i przechodzimy do eliminacji najsilniejszych rywali. Resztą kombanów skupiamy się na pomniejszych celach jak nietoperze. Jeden życia, super przeciwnik. Nie rozumiem po co tacy przeciwnicy, a zwłaszcza w takich ilościach, niby klimat pasuje, mimo wszystko, wampiry, ale po co ich tak dużo. Niepotrzebnie ten czas zabierają. Udałem się windą na sam dół, gdzie oczekiwał na mnie wielki wampir. Może i ma setki, bądź też tysiące lat, ale jego doświadczenie mówi o nim kompletnie co innego. Zaatakowałem go z zaskoczenia, z łatwością pozbyłem się jego armii i tak samo i jego. Cała reszta tego miejsca to zajęcie się słabymi przeciwnikami. Wykorzystywałem grupowe bełty, żeby jak najszybciej i jak najbardziej przyspieszyć ten cały etap z tym starciem. Nawet nie patrzyłem, czy swoich atakuje. Ważne było, by skończyć to miejsce w jak najszybszym tempie. Uwięzionym kumplom tak samo nie dałem szans. Wziąłem berło i pozbyłem się wszystkich pomiotów jednym uderzeniem. Moim następnym celem było ratowanie niewinnych ludzi. Włamałem się do magazynu, na straży stały dzikie bestie, a kości praktycznie mnie nie lubiły w tym podejściu. Ale czasami tak to bywa w takich grach. Wsiadłem w łódź podwodną i popłynęliśmy do więzienia. W międzyczasie Gortash straszył, że wszystko wybuchnie. Wygląda na to, że mamy mniej czasu, niż jej moglibyśmy chcieć. Niszczycie przeciwników po drodze, uwalniacie każdego, kogo się da. Korzystacie z kroku przez mgłę, by zaoszczędzić masę czasu. Atakami z daleka możecie otworzyć dźwignię. Pamiętajcie, aby uleczyć ojca Willa, bo potem przyjdzie Mizora z pająkami, które wybuchną. A kiedy jakiś cymbał zablokuje drabinę innym, przenieście go. Nie zliczę, ile razy popsuło mi to idealne uratowanie wszystkich. Wkrótce chciałem uratować naszego kumpla Lilitha z pierwszego aktu. Było nie było, udało się uratować wszystkich. Nowy poziom, niby dodatkowy atak, ale to i tak nie działa. Wskoczyłem do gildii, uratowałem kumpla i odebrałem nagrodę. Bardzo kiepską nagrodę, ale wciąż. Byłem niedaleko karczmy, tamtejsza pani kapitan wydaje się być dosyć podejrzana. O co? O bycie wiedźmą. Otrzymała jedno uderzenie i po raz kolejny zdecydowała się na ucieczkę. Nam z kolei zostawia jej pachołki do pokonania. W tym wypadku nie będzie inaczej. Należy powtórzyć cały wzór z pierwszego aktu. Ucieczka, pokonanie ich krasoludków, następnie uwięzione pachołki, z którymi poszło równie szybko, a na sam koniec ona sama. W następnym podejściu zrobimy jej wątek idealnie. Możecie już powoli zgadywać, co za build się szykuje. Po zniszczeniu jej grzybów kończymy z nią raz na zawsze. Przynajmniej taką mam nadzieję. Zakradnijmy się do wściekłego tłumu. Nim ci zdążyli się zorientować, tak naprawdę było już po wszystkim. W tym momencie odkryłem, jak dawać przeciwnikom za każdym razem efekt zaskoczonego. Trzeba było być poza ich widokiem i nie mogłem powalić od razu jednej osoby. Należało go tylko obić, ale kiedy zyskujemy ten efekt, cała gra staje się z samą przyjemnością. Ratujemy Barda i będąc blisko fabryki stalowych strażników, wpadamy do środka. Już bez większych kłopotów atakujemy wszystkich. Jakimś cudem nasi konstruktorzy dowiedzieli się, że ich rodziny zostały uratowane i pomogą nam w starciach z nimi.
Podkładamy wcześniej zdobytą bombę i uciekamy z tego miejsca w zawrotnej prędkości, niczym bieganie we śnie. Zawitajmy do zamku, masa strażników już na nas oczekuje, ale równie dobrze możemy iść tam samotnie bądź z drużyną. Kiedy oni i tak nie posiadają wsparcia ze strony stalowych strażników, niewiele mogą ich działać, zwłaszcza wtedy, kiedy potrafię ich wszystkich pokonać za pomocą jednej strzały. Udałem się do podziemi, gdzie oczekiwało na mnie jeszcze więcej strażników. Pozbyłem się II, ale jeszcze nie idziemy ratować pewnej persony. Według legendy używamy piorunów na pochodniach, tym samym odblokowujemy tajne przejście do testów Baldurianina. Pierwszy test polega na wytrzymaniu kilku tur, ale prawda jest taka, że nie będziemy tam grzecznie czekać i tyle. Sami wyruszymy w bój. Łatwiej jest oczekiwać, kiedy nikt nie jest naszym zagrożeniem. Druga próba to gra w szachy. Nic trudnego, gdyż należy przewidzieć tylko i wyłącznie dwa ruchy do przodu. Zdrajca zawsze po lewej stronie. Na koniec odkrywamy obraz i wyznaczamy karę. Po tych wszystkich próbach możemy skierować się do smoka, z którym przyjdzie nam się to zmierzyć. Prawie udało mi się pokonać smoka jedną postacią. Dosłownie, mało co mu zabrakło, ale potęgę sami mogliście ujrzeć. Wracamy do celi i ratujemy osobę z pierwszego aktu. Gortasz powinien już się przygotować na naszą wizytę, że bardzo nie lubię tego miejsca z uwagi na pułapki. Postanowiłem się wybrać tam samotnie i załatwić również w ten sposób całą robotę. Po pierwsze, łatwiej mi było zaatakować ich z ukrycia, kiedy byłem samotnie. Dużo łatwiej jest unikać pułapek, a nawet ich nie aktywować. Kiedy przeciwnicy mnie wykryli, wystarczyło im zniknąć i znowu rozpocząć walkę. Z tej przyczyny cały czas byli na efekcie zaskoczonego, co jak wcześniej wspomniałem, daje nam ogromne obrażenia. Od tego momentu również po prostu chcę zagrać samemu w tego Baldursa, tak na honor mode i zobaczyć, co z tego wyjdzie, bo naprawdę to już się teraz prezentuje bardzo ciekawie. Po pokonaniu Gortasza niewiele nam zostaje, kilka denerwujących zadań, w związku z tym postanowiłem udać się od razu do Orin. Ale tutaj nie będzie inaczej, czeka na mnie przejście przez nieprzyjemny moment. Pod koniec mogliście zauważyć, że delikatnie narzekałem na tą gierkę, ale tak to już jest z większością gier. Znajdują się momenty, które są dla nas nieprzyjemne i musimy je przecierpieć. Cała sztuka polega na tym, by trwały jak najkrócej, a do tego gwarantowały ciekawsze i lepsze momenty zaraz po nim. Końcówka gry jest epicka, do tego potrafię przecierpieć ten nużący moment. Zresztą jedna godzina w porównaniu do pozostałych 19 godzin to nie jest aż taki zły wynik. W szczególności wtedy, kiedy co nowe podejście odnajdujecie na nich lepsze sposoby, jak szybciej eliminować i to, żeby starcia trwały z nimi krócej. Chciałbym powiedzieć coś o Orin, ale Karlach machnęła jej krytykiem za 80% życia, a ja strzałą wybuchową obszedłem jej efekt nie do zdarcia. Cała reszta towarzystwa to nieznaczące pionki. Tak więc wybierzmy się do finału tej pięknej gry. Tylko jeszcze te szczury. Nie dość, że mnóstwo tego jest, to nakładają na nasze postacie efekty, przez które nie możemy normalnie grać. Wskakujemy na łódkę i sam mam wiosłować, jak zwykle. Czeka na nas sporo przemierzania terenów plus jedna walka z mózgami, które nie są w stanie nic nam zrobić, ale ich dali. Też nie rozumiem tego, po co one. Niepotrzebnie spowalniają tempo akcji. I tak jak widzicie, eliminujemy ich po prostu jednym uderzeniem. One nic tam nie robią, ale pokazują się ich więcej, więcej, więcej. Ale jaki jest tego powód? Nie mam pojęcia. Może wy wiecie. Wyłonił się mózg i zaczęliśmy pojedynek na spojrzenia. Miałem niemożliwe wyzwanie, ale udało mi się. Sukces krytyczny, 5%. To jest szansa, którą lubię. Spokojnie, niczego to nie zmieniło. Dostałem się do pryzmatu, uwolniłem Morfeusza i musiałem go zwyzywać za to, że on zwyzywał mnie. Przemieniliśmy Karla w głupieżce umysłu, przynajmniej będzie żyć. Wkroczyliśmy do miasta, niczym szefostwo. Zobaczcie, zostawiłem ich tylko na chwilę i do czego oni doprowadzili, nie wytrzymam z nimi. Niech będzie, pora naprawić ten cały bajzel. Ominięcie męczącego momentu z walką, jak działało od początku gry, tak nic nie uległo zmianie. Przygotowujemy się na ostateczne starcie. Naszym przeciwnikiem będzie smok, a na nim cesarz. Wreszcie pokażę mu, co o nim myślę. Chcieliście pokonać kiedyś smoka dwoma strzałami i tak samo uczynić z cesarzem? Nie ma problemu. Jest to teraz możliwe. Skoro wiecie, co zrobiłem na początku pierwszej tury, to jakby im jeszcze do tego dodał przyspieszenie i pozostałe bonusy, myślę, że w pierwszej turze byśmy wszystko rozegrali. Oprócz tego, to dość szybko pozbyłem się reszty przeciwników w tym miejscu. Dałem Karlach możliwość otworzenia portalu. Wszyscy wpakowaliśmy się do środka i zaczęliśmy mierzyć się z mózgiem w ostatecznym starciu. Koniec końców to Orfeusz wykonał finalny atak. Miasto zwyciężyło z brzydalami. Świat został uratowany, każdy zadowolony. Ja mogłem się wreszcie wyspać, a my jeszcze się spotkamy.